Zeszły rok po raz kolejny udało nam się podwoić przychody, ale też i koszty, czyli rośniemy, jakbym miał to podsumować. Najważniejsza rzecz, a nawet dwie rzeczy, których brakuje mi w wynikach za zeszły rok, to jest oczywiście brak premier Bildera i brak premiery Czernobyla. Teraz z jednej strony Czernobyla podpisaliśmy umowę w grudniu, więc tą umowę będziemy czuć w tym roku, a Bildera, no premierę będziemy mieć w pierwszym półroczu tego roku, no, niedługo podamy już datę, myślę, i też poczujemy te przychody w tym roku. Więc cieszę się, że rośniemy, natomiast nie jestem zadowolony z perspektywy wyników finansowych, że nie dowieźliśmy produktów w zeszłym roku, natomiast cieszę się, że dowozimy je w tym roku i myślę, że te produkty, te premiery dadzą nam wyniki w tym roku. My rok zakończyliśmy na przychodach na poziomie 6 milionów złotych, kosztów bardzo podobnie, na minimalnej stracie, biznes praktycznie na zero, rośniemy, wydajemy, produkujemy nasze projekty, co generuje koszty, no brak premier znaczących. No, mieliśmy w zeszłym roku premierę oczywiście Traina na konsolach, wyjście z Early Accessa, jednak to nie są te duże strzały, po które idziemy. No, przesunąłem je, uważam, że słusznie, będę tego bronił, że to była dobra decyzja. Powtórzyłbym ją, podpisanie umowy z 505 też, czy z 505 Games, też nastąpiło na sam koniec roku, więc ponownie tego nie czujemy w zeszłym roku. No ja na początku troszeczkę się bałem, no bo to jest duża umowa, skomplikowana umowa, trudna umowa, duży partner, zagraniczny partner, więc troszeczkę co innego niż to, co robiliśmy do tej pory, ale powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bardzo fajna jest współpraca, przebiega w duchu takim, dla mnie bardzo ważnym, w takim pozytywnym duchu, czyli wszyscy chcemy robić fajną grę i chcemy dać jej jak największą szansę, jaką tylko się da. Finansowo rozliczenia z 505 następują miesięcznie, więc jakby te przychody, te kwoty będziemy czuć, po prostu czujemy już w tym roku, tak? Ale na wynikach będziemy czuć w wynikach kwartalnych, półrocznych. Natomiast sama współpraca no, przebiega bardzo fajnie. No, tak jak powiedziałem, no, to jest bardzo fajny partner, rozumiejący, czym jest GameDev, rozumiejący różne zagadnienia, mający swoje pomysły. No, dopiero co wspólnie ustaliliśmy, jak reagować na sytuację, która ma miejsce na Czernobylu, na forum, gdzie gracze jednak mówią, no okej, co będzie z Czernobylem w kontekście sytuacji na Ukrainie. Tam wszyscy wiedzą, że tam są wojska rosyjskie wokół elektrowni, czy my to jakoś w grze zaadresujemy, czy dorobimy kontentu, czy politycznie się będziemy wypowiadać. Mogę powiedzieć, że politycznie się wypowiadać nie będziemy. Dokładnie tak, w raportach z tego roku będzie to już widać, te przychody są znaczne miesięczne, więc to będzie po prostu widać i czuć. Ważniejszy może od tego nawet jest fakt, że wydajemy Builder Simulatora, no w pierwszym półroczu jeszcze powiem, dopóki nie podamy daty. No nie będę tu siedział i mówił, o będzie super premiera, no bo wszystko się może wydarzyć, natomiast wszystkie liczby wskazują, że jest poprawnie, że możemy się spodziewać naprawdę przyjemnej premiery, przyjemnych liczb, przyjemnej sprzedaży. Gracze no teraz zakończyliśmy playtesty, które trzymaliśmy, żeby zbadać performance, żeby zbadać, że faktycznie ta gra wszystkim działa tak, jak należy, że nie ma jakichś takich niespodzianek w ostatniej chwili. No i na 30 tam tysięcy osób, które zagrało w playtesty w pierwszych kilku dniach, dostaliśmy 4 tysiące takich obszernych formularzy, mówiących o tym, że gra się bardzo podoba, że działa, że no chcieliby jeszcze wnętrza, żeby były w grze, albo coś jeszcze by chcieli, natomiast bardzo się podoba, bardzo się przyjemnie gra, widzimy ile grają bardzo długo, spędzają ten czas, faktycznie no pojawia się takie słowo, że to jest relaxing, nie? Że to jest gra przyjemna. Podobnie było z Trainem, pamiętam, tylko jednak no tutaj jesteśmy o generację do przodu, jeżeli chodzi o jakość z tą grą, tak? Więc tutaj największym myślę, że takim driverem przychodów w tym roku będzie zdecydowanie premiera Bildera. A jeżeli chodzi o Traina, to podaliśmy już do publicznej wiadomości, że 5 kwietnia
czyli dosłownie za tydzień, mamy premierę DLC do Traina, Train Station Renovation Germany, targetowanego do naszych niemieckich klientów, którzy byli naszymi najlepszymi odbiorcami, jeżeli chodzi o grę Train Station Renovation. Oprócz tego będziemy pokazywać już dema naszych kolejnych gier, czy to Chiny, czy to supermarketu. I będziemy pokazywać kolejne tematy, nad którymi pracujemy, nad którymi zaczęliśmy już pracę, których jeszcze może nie komunikowaliśmy, bo nie jest to priorytetem. Na razie chciałbym się skupić na premierach i nie spamować za bardzo. Natomiast są fajne tematy, które robimy. No i oczywiście po premierze Buildera też zespół jest przygotowany już na nowe projekty, na przeskoczenie i rozwijanie tych tematów, które gdzieś tam zostały zaczęte. Więc jak najbardziej tutaj mamy sporo w tym roku wydarzeń, jak mam być zupełnie szczery.